witam w trzecim dniu tripu. Rano niespodzianka, akumulator zero przez wczorajszą zabawę z szajnikiem. Trzeba było wziąć na pych. Teraz jest dobrze. Wypijamy kawę i lecimy na wschód. Kierunek Debreczyn. Dzisiejsze śniadanie. Klopsiki z mikraweli. Kamanosy, resztki chleba i kawusia. No co, czas opuszczać Budapeszt i jedziemy do Debreczyna. 25 stopni, 8:30 rano. Wszyscy zadowoleni. Dobra, to ciśniemy. Mała przerwa na Szelu, 90 km od Debreczyna. Wjazd do Debreczyna. I już widać, że to miejska droga. Pensjo, hotel. Widzisz, co przy sobie? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie? Stopensjo, Debreczyn, 34 euro, nocka, dwie osoby. O 14:00 wchodzimy na pokój. No, okolica całkiem fajna. Pierwszy spacer po Debreczynie. Yeah.
piękny kozel. 450 koni. Duże. Ciastka lodowe. Czas odebrać pokój. Godzina 14. Już widać restauracyjkę z przodu. Zaraz operujemy z kolegą. Z filtrem Ender 2. Trochę ciemno, ale to nic. Ściągnie się. Idziemy do pokoju numer 6. Bardzo mi idzie. O, jakże trudny. Jakże trudny. Jest klima, jest TV. Podwójne biuro. Jest dobrze. Koszt 34 euro. Zabiorę sobie. Jakiś bigel nie może być. Idziemy obadać teren dookoła. Espresso. Koszt 200 forint, 250 z mlekiem. Jeszcze cennik. Jaki ładny deptak. Thank you.
małe, szybkie zakupy w Tesco. A teraz czas na zrobienie sobie kolacji. Tak, na pewno wakacje, zobacz co mogłeś tak przepowiedzieć.